Ten festiwal to także konkursy. Oczywiście są także laureaci. Ja mam tutaj obok siebie dwóch laureatów, pana Mariusza Kandułę i pana Damiana Nowaka. Obaj panowie są laureatami. Proszę powiedzieć, jakie laury udało wam się zdobyć? W tym roku zdobyłem wzorowy producent żywności. W poprzednim roku zdobyłem polski producent żywności, zamian akacjowy. Też na tym festiwalu? Nie na tym festiwalu, na innym festiwalu. A pan? Na tym festiwalu w ubiegłym roku zdobyłem pierwsze miejsce na korbolu chleb oraz nominację do Perły 2008 za chleb żytni wielkopolski. Potem dostałem nagrodę na Poloagrach Farma tą perłę. Czyli same laury, same sukcesy, drodzy panowie, więc tak, jest chlebek, jest miód. Dwa takie produkty, które właściwie możemy razem skojarzyć, byłoby bardzo smakowicie. Proszę powiedzieć o tej swojej produkcji miodu, na czym ona, jej wyjątkowość polega? Jej wyjątkowość polega na tym, że jest to tradycja rodzinna. Jestem trzecim pokoleniem, który zajmuje się pszczelarstwem. Obecnie prowadzimy 600 rodzin pszczół, mamy 600 rodzin. Specyfika produkcji polega na tym, że jest to w danym okresie, w okresie przede wszystkim lata. Jest to też uzależnione od warunków atmosferycznych. Ale miodek jest, jak się okazuje, wspaniały. A jeszcze tylko chwileńkę, kilka słów. Na czym wyjątkowość tego chleba polega? Wyjątkowość tego chleba jest, że to jest ekologiczny chleb żytni. Jest wypiekany w piecu tradycyjnym opalanym drewnem. Jest to tradycja rodzinna od kilku pokoleń, które ja kontynuuję. No to wspaniale i gratuluję raz jeszcze panom serdecznie tych laurów, a my popatrzmy rozmowę Pawła Marciniaka z Wojciechem Cejrowskim.